Niedawno dostaliśmy pocztówkę, w której pisałaś, że jest cudownie i że jesteś szczęśliwa. Ale to nieprawda. Nie możemy się dogadać. Vicentemu przewróciło się w głowie. Dlaczego? Odniósł sukces jako malarz i ma wielu nowych znajomych. Co w tym złego? Powinniście mieć przyjaciół i mile spędzać czas. Wiem, ale często wraca o świcie. Nic, tylko by się bawił i spotykał z innymi malarzami. Przed ślubem wiódł beztroskie życie artysty. Przywykł do niego. Już nie zabiera mnie ze sobą. Obawiasz się, że cię zdradza? Nie mam pojęcia, co się dzieje na tych spotkaniach. Ale nie zdziwiłabym się, gdybym miał inną. Nie wiem, co robić. Najpierw się uspokój. Nerwy nic tu nie pomogą. Dlatego chcę porozmawiać z bratem, by mi doradził. Możesz to zrobić. Sędzia Velarde nie wpuszcza mnie do pokoju Marichui, ale muszę z nią porozmawiać, żeby się dowiedzieć, czy naprawdę myśli to, o czym mówiła w malignie. Chcę wiedzieć, co czuję. Powiem też, że nie chciałem jej skrzywdzić. To nie będzie proste. Jej pokoju pilnuje ochroniarz. Ma pana nie wpuszczać. Mogłabyś odwrócić jego uwagę. Proszę, zrób to. Pomóż mi. Nie powinnam. Tylko tak możesz mi pomóc. Dobrze. Zobaczę, co da się zrobić. Gdzie pana znajdę w razie czego? Będę czekać w kawiarni. Dobrze, ale nie mogę niczego obiecać. Jeśli naprawdę chcesz mi pomóc, to ci się uda. Czekam na wiadomość. Przyszłam zastąpić panią Candelarię. Co się stało? Nie zmrużyłem oka. Widziałem wyniki badań Marichui. Rozmawiałem z lekarzami na temat operacji, która przywróciłaby jej wzrok. Ustalili już coś? Tak. I co? Będą ją operować? Po tym drugim wypadku da się jeszcze coś zrobić? Czy też Marichui pozostanie niewidoma do końca życia? Nie chcę, by Juan Miguel tu przychodził. Dla mnie przestał istnieć. Marichui powiedziała, że nie chce pana znać. Już pana nie kocha. I to nie od dziś. Nie poddam się. To nie może tak się skończyć. Proszę usiąść. Dziękuję. Lubisz moją córkę, prawda? Tak. Marichui jest dla mnie jak siostra. Wyobrażam sobie. Szybko doszłyśmy do porozumienia. Zawsze była dla mnie dobra.
Broniłam ją przed tym draniem Roblesem. Tych, którzy ją kochają, czekają trudne chwile. Czy to znaczy, że Mariciui... Nie da się jej wyleczyć. Nie ma lekarstwa na jej ślepotę. Już zawsze będzie niewidoma? Ryzyko jest zbyt duże. W wyniku operacji mogłaby umrzeć, zostać sparaliżowana albo stracić mowę. Adelante. Znowu idzie pani do szpitala? Tak. Ledwie pani wypoczęła. Chcę być z córką jak najdłużej. Pójdę, jak tylko wróci Candelaria, żeby zająć się dzieckiem. Rozmawiała pani z mężem? Dzwonił 2 godziny temu. Nie kontaktowaliśmy się od tamtej pory. Będą operować Mariciui? Nie wiem. Moja córka chyba nie odzyska wzroku. Odechciewa mi się żyć. Proszę tak nie mówić. Śmierć niczego nie rozwiąże. A pani córka znów by cierpiała. Gdybym umarła, mogłaby być szczęśliwa. Jak to? Nie rozumiem. Po mojej śmierci mogliby jej wszczepić pobraną ode mnie rogówkę i może znów by widziała. Tak bardzo pani ją kocha? Bardzo. Nie podejmą się operacji? To zbyt niebezpieczne. Zresztą nie wyraziłbym na nią zgody. Nie mogę nic zrobić dla mojej córki. Na zawsze pozostanie ślepa, a ja nie potrafię jej pomóc. To straszne, że Mariciui nie odzyska wzroku. Ale trzeba się z tym pogodzić. Nie poddam się. Nie rozumiem. Poszukam najlepszych okulistów. Zrobię wszystko, co się da, żeby jej pomóc. Choćby szanse były nikłe. Ale tylko Bóg może sprawić, by Mariciui odzyskała wzrok. Minęło tyle czasu, a taty wciąż nie ma. Przyjdzie, nie martw się. Nie chcę dłużej czekać. Co mam zrobić? Idź po niego. Powiedz mu, żeby przyszedł. Chcę wiedzieć, co mnie czeka. Cierpliwości. Jeszcze trochę poczekaj. Idź. Albo sama pójdę go poszukać. Skoro tak, to pójdę. Choć jestem bardzo zmęczona i bardzo niewyspana. Zaraz wracam. Idź. Adios. Gerber przedstawia przygody maluchów, które poznają świat, a rodzice odkrywają przed nimi naturalne bogactwo smacznych posiłków. Każdy słoiczek Gerber to skarb pełen cennych wartości odżywczych, które codziennie dodają naszym bohaterom energii do małych... Idzie Candelaria. Powiedzieć jej, żeby poszła odpocząć, a ja zostanę z Mariciui? Candelaria musi wrócić do domu, żeby zastąpić Cecilię. Zostanę z nią cały dzień, a jak będzie trzeba, to i noc. Dobrze. Chodźmy do Mariciui. Potem porozmawiam z Candelarią. Chodźmy. To ty, Candelario? Nie, to tata i ja. Tato. Candelaria cię znalazła? Prosiła, żeby ci powiedzieć, że idzie do domu zająć się Juanitem.
Zostanę z tobą cały dzień. Tylko zaniosę kandelarii torebkę. Dziękuję. Papa. Tato? Tak, córko? Zrób wszystko, bym odzyskała wzrok. Uwierzyłam Izraelowi. Nie zostawiaj mnie. Oczywiście. Znasz już wyniki? Mogą mnie zoperować? Będę widzieć? Muszę zachować cierpliwość. Ana Julia potrzebuje czasu, by umożliwić mi spotkanie z Mariciui. Ale wydaje mi się, że to trwa całe wieki. Dziś zobaczę Mariciui. Będę z nią rozmawiał. Tak. Będziesz widzieć. Obiecuję. Nie pozostanę na zawsze ślepa? Nie.